I nieważne jest, jak wyglądamy na tym urodzinowym spotkaniu, ważne jest, co ze sobą niesiemy. Kolejny temat muszę zacząć od komplementu, dlatego że patrzę na Panią i wygląda Pani oszałamiająco i tak samo w telewizji, ale... Dziękuję. Ostatnio media bardzo szumnie rozpisywały się na temat komentarza jednej z widzek, że kto Panią ubiera, bo Pani przy Pani Agnieszce Woźniak-Sarak, ja oczywiście to cytuję, wygląda jak uboga krewna. Pytanie, bo dla mnie to był komentarz bardzo nie na miejscu. Pytanie, czy Panią to w ogóle zabolało? Ja w ogóle nie czytam tych publikacji, więc dowiedziałam się od nich, od kogoś, kto mi o tym powiedział, więc nie zagłębiłam się nawet w całą treść artykułu i trudno mi komentować zarówno sam komentarz, którego nie przeczytałam, jak i artykuł, którego też nie przeczytałam, co podkreślam. Natomiast jeżeli ktoś mnie o to pyta, wie Pani, ja jestem dziennikarzem. Efektem ubocznym jest to, że mnie widać. Ja przyszłam do tego zawodu zafascynowana pracą reportażystów. Tych, którzy na pierwszym planie stawiają bohatera. Ale wiem, że taka jest cena, że jeżeli pracuję w telewizji akurat w takim programie, to też mnie widać. Dla mnie najważniejsze jest, żebym ja nie przykuwała swoją osobą za bardzo uwagi. Agnieszka ma swój styl. Pięknie wygląda. Niejednokrotnie sama się zachwycam tym i witam poranek i mówię, wow, Aga. A potem zaczynamy pracę i dla mnie to jest najważniejsze. No i tyle mam do powiedzenia właściwie w tej sprawie. Korzystają Panie z jednego stylisty, czy to są różni? Nie, to są różne osoby, tak. Tak postanowiłyśmy na początku. Był taki pomysł, żeby robiła to jedna osoba, ale to też mogło być trudne na właśnie czasowo, bo ja jestem z Krakowa, Agnieszka jest spod Warszawy i zgranie jeszcze tych przymiarek pewnie nie byłoby takie do końca szczęśliwe. Teraz zajmują się nami dwie różne osoby. No, a czy te dwie różne osoby konsultują ze sobą, co dzisiaj będzie ubrane, czy raczej to jest w ogóle wolność Tomku w swoim domku, każdy może ubierać co chce i taka jest w sumie prawda. Mhm. Każdy może ubierać co chce, tak jak jesteśmy kobietami, które spotykają się na imprezie, spotykają się u siebie w domu, nie konsultujemy w tym, czym wyjdziemy i nieważne jest, jak wyglądamy na tym urodzinowym spotkaniu, ważne jest, co ze sobą niesiemy, jak jesteśmy ciekawe siebie. Jaką atencją się nawzajem darzymy, jaką miłością i dla mnie to jest ważne, tak? Jeżeli jest zachowana estetyka, stosowność do sytuacji, to jest najważniejsze. Jeszcze uwaga, w dobie tylu takich dyskusji o ciało pozytywności, o tym, że nie wygląd jest ważny, zachęcam do tego, żeby skupić się na rozmowie i skupić się na gościu, który jest dla mnie zawsze sednem. Pani Ewo, i to jest piękna kropka do naszej rozmowy. Dziękuję. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.